Czy potem, jak jesienią przegraliście z Jagiellonią Białystok, czujecie taką żądzę rewanżu na tej drużynie? No czujemy, ale czujemy tego, że musimy wygrać to spotkanie. Po tej porażce w Warszawie chcemy się odbudować i wygrać to spotkanie, bo mamy jeszcze jedno ciężkie spotkanie z Górnikiem. Jeżeli wygramy te dwa spotkania, będziemy mieć dobrą pozycję przy tym playoff. No właśnie, po porażce z Legią Warszawa teraz trzeba koniecznie zbierać punkty, żeby ta strata się nie powiększała, a najlepiej, żeby trochę tych punktów mniej było do nadrobienia. No właśnie mówię, musimy powtórzyć grę z drugiej połowy z Legią i przyłożyć to na sobotnie mecz. Myślę, że nie będzie problemu, jeżeli wygramy te dwa spotkania. Nikt nie mówi, że Legia też wygra obie spotkania. No, zobaczymy, poczekajmy jeszcze dwa tygodnie. Ta druga połowa z Legią jest dla was takim wzorcem, że właśnie tak powinniście prezentować się na boisku? No właśnie tak, w drugiej połowie pokazaliśmy się z dobrej strony. Musimy zapomnieć o wyniku i przyłożyć tą grę na sobotnie spotkanie. Jagiellonia Białystok jest w trudniejszej sytuacji niż wy, no bo wy staracie się zbierać punkty, ale grupa mistrzowska jest już absolutnie pewna. Jagiellonia tego komfortu nie ma i przyjedzie tutaj na pewno głodna punktów. Jesteście na to gotowi? No właśnie, oni też muszą wygrać, żeby być w tej pierwszej ósemce. Z drugiej strony pokazali, że mają bardzo, jeżeli składowo mają, bardzo są mocni, ale jeżeli przełożymy tę grę, myślę, że nie będzie problemu. To jeszcze dopytam ciebie o to, co sądzisz w ogóle o tej drużynie, jakie są tam najmocniejsze twoim zdaniem punkty? Nie, myślę, że to jest poukładana drużyna. Mają parę dość mocnych punktów. Grałem ofensywnie też, także jest dobra drużyna, ale nie możemy patrzeć na Jagiellonię, musimy patrzeć na siebie, bo żaden z wyników oprócz zwycięstwa nie zadowala nas. Dani Quintana to chyba taki piłkarz, na którego szczególnie będzie trzeba zwrócić uwagę. No tak, on cały czas pokazuje dobrą formę, jest bardzo dobrym piłkarzem. Właśnie myślę, jeżeli jego zatrzymamy, już zrobiliśmy pół roboty.